Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Swag and Sorcery. I cóż, w dzisiejszym epizodzie, jak widzicie, pozmieniało się trochę, nawet tutaj widać. Nie wiem, czy tego mam więcej, czy nie. W ogóle pokonane. Ten gościu na 7 poziomie i powiem szczerze, to na gotówki. A więc tak, no. Trochę posiedziałem, poparmiłem głównie pierwszą lokację, ale trochę też drugiej. Pokrafciłem minimalistycznie lepsze ekwipunki. Łącznie z dosyć ciekawymi broni. Tam broniami prawidłowo. Czym to jest chyba szczyt moich po prostu mojego fartu. No zobaczcie na to. Tutaj też macie powód, dlaczego goście masz 7 poziom. Więc tak, trochę się porobiło. Zdobyłem też parę recept, nie jestem pewien, które. Pewnie te spodnie, tak mi się wydaje. Nie tutaj. Wydaje mi się, że też to. Jeśli chodzi o bronię, to tutaj powiem szczerze, prawdopodobnie nic nie było takiego. No, chyba to. I szczerze mówiąc, na tym się prawdopodobnie skończyły wszystkie rzeczy. O, tutaj nie kojarzę, żeby cokolwiek się zmieniło, no ale mniejsza. Tak, po prostu porobiłem, poulepszałem, osiągnąłem też trochę reputacji. I zaczynamy dzisiaj od tego, żeby dostać nagrodę za gulę. Po czym ulepszamy Swag and Sorcery Shop i zobaczymy, co dalej będzie. 10 góry? Guli? Żartujesz, prawda? No, nie, to niemożliwe. Oni musieli być, ono musiało być chore lub śpiące. 10 guli, to niemożliwe. Poszła bandyty. Zielonej jakości. Okej, okay. Zobaczmy w takim wypadku, co my tu mamy pod kuszą bandyty. Lepsza obrona? Gorszy atak. Póki co spasuje. I ostatnie. Już! Kolejne broń i to jeszcze lepsze kości. Jak zapewne wiesz, jak może wiedzieć, coroczny turniej łowiecki jest już. Się już chyba zaczął, czy coś takiego. Powróciliśmy z pierwszej rundy. Pokonaliśmy i zebraliśmy 9 pasożytniczych os. Tam tych całych. A, żądeł tych os, okej. Okay. Możesz to przebić? Przecież 15, oczywiście, proszę. Ja słyszałem, że masz 10 żądeł. Halo, jakie 10? Kłamca, mam 15. Nieźle, nieźle. Ale pamiętaj, była tylko pierwsza runda. Ja i chłopcy, chłopaki pokonamy cię w drugiej, trzeciej. Okej. Nie ma drugiej, trzeciej. A broń sama w sobie wymaga 7 poziomu i jest lepsza. W tym wypadku 7 poziom. No i mamy już jeszcze lepszą broń, więc jej. No, popatrzcie na takie to piękne. No dobra, a przy okazji to czy mogę coś nie zmieniało, jakieś spodniami? Nie, nic nie zmieniało, musiałoby się wydawać. Mniejsza. Dobra, więc tak, już więcej nie mam co zrobić to. Po prostu przejdźmy do konkretów. Ulepszmy, jak widzicie, jakoś nagromadziło dużo, to jakoś tam trochę jest. Ulepszamy. I w tym momencie, patrzcie, ile rzeczy się doblokowało do kupienia. To wszystko już miałem, że tak nazwę, otwarte. Po tym, jak trochę w konkursach mod brał udział, ale tak. I cóż, tym razem będę mógł w końcu już to ogarnąć lepiej. I powiem szczerze, czuję, że to jest bardzo istotne. Popatrzcie na to. W sklepie magicznym, obrażenia fizyczne nie za bardzo, ale daje staminę. Staminę. I jakiś inny efekt. Wymaga 10 poziom. Okej, potem tutaj coś takiego. Znowu daje staminę, wymaga 8 w magicznym sklepie. No cóż. Stamina. No nie pod staminę. Więc tak, no, prawdopodobnie tutaj będą takie rzeczy. No i jest też boombox, który wymaga 9 poziom. Ze wszystkich opcji, szczerze mówiąc, największą szansę mamy na 8 poziom, więc wezmę to. I dalej zobaczymy zaraz, co będzie. A nie chcę mi się tym razem tego rzucać, więc tak. To już zrobiliśmy. No, teraz to już jest lepiej. Wyobraź sobie, że jutro już twoi osadnicy będą mogli być odwiedzani przez delegatów z zamórz. O.
te wszystkie niemodne szmatki by mogły obrazić całe królestwo. Okropnie. I przekaz jakieś wydarzenie. Damy to wszystko. Szkoda. Chcę jeszcze new accessory. Muszę kupić Frostaxa, serio. Dzisiaj Światowa Unia. Projektantów mody wprowadziła nowe akcesorium. Mroźny topór. Wspaniałe wygląda i... Nie chcę po prostu tego tłumaczyć, bo to za ciężkie. Więc kup schemat w swoim sklepie. Dobra, to już było. To już szczęście. Wiary tanie, więc to szybko weźmiemy. Dostaniemy nagrodę metal. Polecamy zrobić topór mrozu bez żadnych opóźnień. I wyposażyć bohatera do bitwy wraz z nim. Niech te potwory wiedzą, co udało ci się osiągnąć. Współczesną wieś, czy osadę. Ja. Tam to mamy 5 elitarnych guli. Jestem pewien, że pokonywałem, ale pewnie dopiero to zaczęło się liczyć, więc okej. I tak. W takim wypadku, jak jest sytuacja jaka jest, największą szansę mamy na to, żeby... A nie, mamy... Już kupiłem tę broń. Ja jestem lama i OP w ogóle. Więc tak. Jak już potrzebujemy 8 poziomu, żeby móc w ogóle używać tej broni. Zobaczę, czy jestem w stanie. Dobra, jestem w stanie. Jak ona ma już 8 poziom, pozostali 7 i niech się cieszą. Coś nowego się pojawiło. Na. No. Może dla niej. Może nie ubrać. To co ciekawe, zwiększa obronę, nie zmniejszając niczego innego, więc tak. Dobra. I jak już ma 8 poziom, teraz tylko trzeba wyruszyć na pojedyncze wyprawy. Oni byli od Battlefielda, tak? A ci byli od Ruin. Dobrze, więc wyruszamy na pojedyncze te wyprawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakiś schemacik nowy. Elegancka koszula, czy tam kamizelka, czy tam napierśnik. Ciekawa sprawa w ogóle, że te bronie losowo mi się wydaje, że zmieniają obrażenia, które zdają. Ostatni miał muszkiet, ten poprzedni to on bił ogniście. Ten bije trująco, ten kostur rozbije fizycznie raz trująco. Ciekawa sprawa. Ale mniejsza z tym. Tak. Po prostu wspaniały, epicki start. I zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Kiedy już wykrafcimy pierwszego tego palca, takiego zdobnego, wiecie. Piękna sprawa to będzie. Może tylko, że tak tutaj... No, mogą nie dotrwać do końca, czym w sumie on może nie dotrwać, więc... Albo kamizelka, albo koton. Może powiedziawszy, preferuję wziąć kamizelkę. I wiać. Wiej. Nie, zdążyłem kliknąć wiej. Niestety. Nie będzie ani kamizelki, ani kotona. Ale nie ma co się przejmować. Miałem po prostu pecha. Tym razem może być lepiej. I widzę, że też gotówka się trochę kończy. Ale to nie jest strasznie kosztowne niczemu. No i relaks. O nie dałem im relaksu przed wyprawą. No dobrze. Ale tak, nie ma co się martwić, tak. Powinni mieć chociaż szansę sobie poradzić. Przy okazji, jak tam z nimi? Wysokie poziomy, strasznie muszę przyznać. A mimo to jestem w stanie z nim sobie radzić. Tutaj jaki mamy? No 10, tutaj bliżej. Ale tak. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to też jest w ten sposób losowany, jaki poziom będzie miał przeciwnik. Wiecie, więc jednak jest ten element taki prawdziwie losowy. Że możesz trafić ktoś mocniejszy, ale nie musi. I tym razem chyba bawełny już wystarczy na stworzenie pierwszego palca z pianki. Który miejmy nadzieję będzie bronią naprawdę potężną, jak na broń wytrzymałościową. Oczywiście nie mówię, że musi być jakieś wszechpotężne, nie wiadomo jak bardzo. Jednak broń pod wytrzymałość, no to takie trochę kalon, wytrzymałość. Więc samo w sobie powinno być nie najsilniejsze, przez to, że wzmacnia wytrzymałość jest to dla typowo tankownych postaci. Albo dostaniecie oba, chociaż leczenia nie powinienem przekazywać. Skoro i tak, tak szczerze powiedziawszy, no to leczenie jest takie meh. Bo oni sami się wyzdrowiają, zanim ja będę po prostu coś dalej robił. Więc tak, można powiedzieć, że zmarnowałem trochę pieniądza.
Tak jak mówiłem, leczenie teraz samo się ogarnie. No i mamy, mamy to. Palec retrybucji, czyli tam... Nie, co... Brakuje mi słowa teraz nagle, finger of retribution. Nie wiem, czy to z odwetu, czy coś takiego może. I patrzcie na to. Trochę więcej obrony. I znacznie więcej obrażeń. Mimo tego, że jest to broń, która ma jedne 19 obrażeń. Więc proszę, i tak. Udało się. Chociaż chwila. To jest staw? O. To... Nie, to musi być jakaś specjalna broń. Niby staw, ale z drugiej strony... Więcej bije. Czy dać kłody? Damy. Darmo wespa. Nie najlepiej, ale może być. I tak. Ruszam ponownie. Co prawda... Tamta drużyna ma małe szanse, żeby sobie poradzi. Tak zauważam, że nie mają większy problem niż ci tutaj. A tu zaraz zobaczymy, jak będzie. Nie, no, ciężko mi wierzyć, że to... Dobra, to jest ciekawe. No, dźga palcem z pianki. Tak, po prostu dźg i tyle. Ale nie... Definitywnie, skoro ma większe obrażenia, mimo tego, że broń sama w sobie oferuje się jako gorsza, to musi być od wytrzymałości. Chociaż trochę coś dziwne, że pisze kostur w takim wypadku. I tak, zdecydowanie. Ci sobie jeszcze radzą. Ale tych u góry trzeba jeszcze dopieścić. Są słabi. Więc uciekaj z pieniędzmi, nawet nie ma co ryzykować. Zobaczymy, jak tutaj będzie. I za chwilę zaczniemy ogarniać wszystko, co trzeba tam zrobić. Oczywiście najważniejszą częścią i tak będzie nadal to samo co zawsze, czyli proces zwany jako... tam znany jako, tak głowie mówiąc... Crafting na potęgę, czy tam crafting na potęgę, ale wiecie, tam mówię po swojemu. Więc tak, pierwsze co bym mógł w sumie zrobić, ogarnięcie lepszego wyposażenia dla niego. Tego co się orientuje, to Okazuki sama w sobie ma najlepsze co mogłabym mieć. No może z wyjątkiem tej koszuli, bo tak ona mi się wydaje trochę słabsza niż pozostałe rzeczy. Spodnie masz bandyty, dobrze wyszły, hełm bandyty. Mógł sprowadzić zrobić lepszy w sumie. Dobra, wiecie co? Nie będę się powstrzymywał. Robimy to. I jaki był powód niezmieniania? Wydaje wytrzymała się tutaj obrona magiczna. Tutaj za to krytyki. Tutaj jakieś inne rzeczy. Co nie, spróbuję. Jedno takie. Może nie będę żałował. Co tutaj teraz skrafciłem? Jeszcze gorsze wyszło niż to, co miałem wcześniej. I... Kolejny raz coś, czego nie rozumiem. Czemu to wychodzi słabsze? W takich sytuacjach, jak mi nie wychodzi, to się po prostu sprzedaje. I robi się profit. I dobrze. Ty, moja droga, towarzyszko... Zrób w takim wypadku... Dwie koszule. Trzy hełmy, może coś ciekawego wyjdzie ci. Ty, koleżko, za to... Nie mam aż tak dużo materiałów, żebyś mógł się wykazać całkowicie. Ale powiedzmy, zrób te trzy hełmy. Trzy takie. Jak już to zrobisz, możesz... A nie, nie mamy łzów ducha. Jak łzów, łez ducha. Jak tam wykrafcisz właśnie dużo rzeczy, to zobaczymy co dalej. I tak. Nasza towarzyszka Mona musi pójść. Najpierw wytworzyć dużo many. Szczerze będę tworzył póki co tylko z tego. Bo tutaj ta esencja jest łatwa do zbierania, więc no. I tak, teraz tylko wypad do spa, żeby odzyskali determinację do działania. I zaczynać od Kazuki. Czapki. Ponownie mniejsze obrażenia, co ciekawe. Większa obrona. Więc czapki odpadają. Wszystkie, z tego co widzę. Nie dla niej. Koszule. Większe obrażenia, mniejsza obrona. Jestem skłonny to wziąć. To samo. Nie do końca rozumiem sens oczywiście, jak już tłumaczyłem. Czemu obrona się niby jest mniejsza?
Pewnie dlatego, że to jest stamina, a tam nie ma staminy. Ale... ponoć będzie lepiej biło, więc... może i coś wybiorę. Chociaż nie... nie. Niech zrobię jeszcze te kilka koszul. Tak ze dwie koszule. A nie, może już tylko jedną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiepskie. Dobra. W takim wypadku dostaniesz najlepszą, jaką tam udało ci wykrafcić. To jest fizyczne czy ogniste? Na obecnym lokacji niech będzie to. I okej. Okay. Rzeczy bandyty już możemy posprzedawać. Oraz skauta. Też. Dobra. Muszkiet stary jeszcze zostawię na pamiątkę. Okej. Okay. I tak się robi profit. A co mam do wydarzenia? 4 bawełny, tak, oddajemy, ja i dostaliśmy trochę złota. Jest to najlepsze, ale wiecie, zawsze coś. Relaks, bo tak, zasłużyli sobie. I jeśli chodzi o naszego ostatniego towarzysza, to on póki co nie ma co robić. Bo wszystkie rzeczy wymagają materiałów, których nie posiadamy. No dobra, mniejsza z tym. Hełmy wymagają wyższego poziomu i co najlepsze zmniejszają mu obronę. Naprawdę jest dla mnie niezrozumiałe. Ten hełm też wymaga więcej. Co jeszcze zmniejszyłem bronę, no chociaż zwiększyłem. Kolwiek, no tutaj proszę. Nie wiem, co jest takiego wyjątkowego w tym hełmie. Mówiąc wam szczerze. Że nawet coś tego typu jest słabsze. Nie wiem, mogę spróbować pokrafcić ich dużo więcej, póki co to sprzedać, żeby się dowiedzieć. Chyba tak tam zrobię. Nie są dużo warte, ale... zawsze cokolwiek z tego będzie. Ale zanim to tak, jeszcze zobaczymy, jak to będzie z resztą wyposażenia. Koszule? Totalnie brak różnicy, czyli w sumie to są, co on ma teraz. Trochę smutne, bo liczą, że może uda się lepszą wykrafcić. Tutaj zdecydowanie więcej obrony. Mniej ofensywy. Na wszystkich tak jest. A broni? W sumie broni nie zrobiłem żadnej nowej. No cóż. Dobra. I koszule chyba też, w sumie spodnie można posprzedawać. I żołnierskie koszule też. Więc widzicie, piękny sposób na robienie szybkich zarobków. Jak już przy tym jesteśmy, może warto byłoby też zobaczyć, czy mam tutaj coś ciekawego. Proste rzeczy wykupię. Może jakaś nowa broń lepsza. I ostatnia rzecz, jeszcze gdzieś tutaj widziałem jakieś rzeczy pod staminę w ogóle, co ciekawe. W kwestii też właśnie ubrania czy coś, więc... co to jest w ogóle? O... ciekawe, no gdzieś widziałem, ale nie... ale nie mogę teraz tego jak nazwy znaleźć. No, to się mówi. Możemy tak powykupywać jakieś takie rzeczy. Im więcej, tym lepiej. Po prostu będziemy mieli szybciej ogarnięte różne rzeczy. A jak już mówiłem, gotówka aż takim problemem nie jest. Co prawda wydałem całą, więc tak. Ale dobra. Tu ponownie stamina. To jest tak, na 6, to jest też na 5. Więc cel pierwszy, zdobyć łódź duchów. Spróbujemy zrobić to w obronkę. Ale nie tylko. Dobra. To mniejsza. Tym razem, jako że sytuacja się zmieniła, oni muszą być tutaj, żeby sobie radzić. A wy wyruszycie tu. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Minie na kolejność. W sumie też przydałoby się w końcu zainwestować w lepsze mikstury, nie tylko polegać na tych takich zwykłych. I pierwsze co? Już zdobyli jakiś schemat i sens i milion innych rzeczy. No, dźganie palcem po prostu pokona wszystkich. A tutaj tak, ponownie. Ponownie po prostu się pokazuje to samo. Dolna grupa po prostu jest za słaba. Okej, ona może trochę sama wytrzymać, ale nic ponad co. Więc lepiej niech ona już wieje. A tutaj tak, piją mikstury, co prawda już są nieskuteczne, wystarczająco, ale piją. Nadal. I idą dalej, nie przejmując się niczym. Walczą swoje. Ja tak udowodniło, że tą grupę udało mi się dobrze przygotować. I ja jeszcze może trochę pozmieniam, ale tak, udało się dobrze przygotować. Natomiast tamta jest co najmniej wybrakowana.
Mnie nie dziwię się, brakuje tam takiego prawdziwego obrońcy. Dlatego, że tamten pierwszy gościu to... W sumie chyba jego statystyką, tą taką... O, najłatwiej określić jako tą taką umniejszoną jest właśnie wytrzymałość. Więc tak, zdecydowanie trzeba będzie coś tam ogarnąć. A tutaj oboje grają pod swoją siłę, ona jest pod wytrzymałość, więc tak, idealnie. Dobra. I trzy, jest coś jeszcze takiego szybkiego do ogarnięcia? Hmm. Tego miecza mógłbym sprzedać już. Proszę bandyty. Może warto byłoby ją zostawić na wszelki wielki. Ale tak, resztę można posprzedawać powoli. Ten hełm ma też jakieś fajne rzeczy. W sumie tego jest z bossa pierwszej krainy, ale przydam. Co ja by tego trzymał? Hmm? I jeśli sobie tam nie radzą, to może... To tak jak pomoże. Rehab czy execute? Rehab. Cóż, być tutaj łaskawym, jak się okazuje, nie daje najlepszych korzyści. A gościu jest jeszcze słaby. Ten tutaj. Nie jest w stanie dosłownie przygotować niczego, co może używać. Ten sam więc, dobra. Widzimy się może za chwilę swoją drogą, bo teraz... Tak gadam niby do siebie i myślę. Warto byłoby spróbować mu zrobić naprawdę dobre wyposażenie, więc... Klep te koszule. Jeśli trafi jakaś... O, 15%? Więc mi się wydaje, że on strasznie niską siłę też ma. Bo to jest takie aż dziwne, że nie ma dobrej szansy na te procenty. Że kiedy taka Kazuki, czy jaki tam? Patrzcie, no, 33. Mona wchodzi tutaj. Nie ma najwyższej, bo Mike będą pod inne staty. Ale nadal dużo. A o tym gościu nie będę wspominał. Patrzcie, 43. Każdy ma te swoje szanse, tylko... No tylko nie ten biedny jeden gościu. Więc... A nie, tak. Cokolwiek z nim jest, co chyba bym musiał zrobić konkretną sprawę. Wcześniej tego nie robiłem oczywiście, ale teraz już... Czuję, że nie ma opcji. Każde trenowanie w statystyce kosztuje to ma 10 więcej. A, ale każdą statystykę osobną można trenować. Dobra. Dostałeś maks siły, ile mogłeś. W prezencie. Mam nadzieję, że to wykorzystasz. I tak, koszule wszystkie. Useless, spodnie. Useless. Broń nadal nie możesz żadnej udźwignąć, bo to 10 poziom tutaj. Stamina. Dobra. W takim wypadku teraz zostało tylko jedna rzecz. Sprzedać to, co wykrafcił. Nie przejmując się niczym. Teraz te pieniędzy wzmocnić mu trochę staminę. Chociaż to jest jego... No bada, co... Jeśli ją tak podbijemy, to może nie będzie aż tak źle. I wyruszamy. To wyślę ich w standardowe miejsca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz, kiedy on został wzmocniony. Oczywiście nadal nie ma najlepszego ekwipunku, ale widać już, że ma więcej życia. I powinno być dobrze. I cóż, też odpowiadam na moje pytanie, jak działa wzmocnianie statystyk. Czy jest tego warte? Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. Naparł złoto, pół lepszej statystyki i będzie dobrze. Więc tak, z tym następnym odcinkiem prawdopodobnie będę farmił po prostu pierwszą krainę, prawdopodobnie, może coś jeszcze dodatkowo. Nagromadzę pełno tego i poulepszam po prostu główną statystykę każdemu. Plus też każdemu zwinność. To nie jest jego główna statystyka. Oraz naszemu towarzyszowi tutaj sami. I powiedzmy, że tak do mniej więcej momentu, kiedy będzie kosztowało to po 300. Za jedno ulepszenie. Zawsze to będzie jakieś cokolwiek. Chociaż nie ukrywam. Zazwyczaj to jest tak, że jak są takie opcje właśnie ulepszenie statystyk, coś się zawsze boję się tego ruszać, bo jeśli to ruszę, to zawsze wydaje mi się, że po prostu jest to nieoptymalne, bo po prostu są ograniczone możliwości, każda kolejna będzie kosztować coraz więcej. Coś i... no wiecie o co chodzi. Jej. Tym razem proszę, tamtym się nie udało. A ci odnieśli sukces, więc ciekawe. Zamiana ról. Ale tak, widać. Jak ja zacząłem
tam zacinać ją nukać i w ogóle. Ale tak, udało się. Więc to... I zapomniałem jeszcze przeczytać to, co on tutaj mówi. W ostatnim tygodniu nasi naukowcy odkryli piękną, po prostu uderzającą estetykę, estetyczne właściwości kości gula. Pokonaj kilku elitarnych gulów, żebyśmy mogli zrobić nowe kluczyki dla tych dla dam dworu. Okej, proszę o to. Niestety okazuje się, że już teraz z kości gula czyni skórę niebieską i dosyć chorowitą. Więc dziękujemy, ale więcej kości nie trzeba. Potworny tydzień. Tym razem 5 tych posest, czyli tych z ruin. Lachecki astrolog ogłosił, że to jest tydzień elitarnych opętanych. Ilość... jest nawiązanie do Heroesów. Ilość elitarnych opętanych w mrocznych ruinach się podwoiła. Proszę, zadługuj trochę te numerki i zobaczmy, czy to jest. 400 zł damy i... coś dobrego dostaliśmy chyba. Medalik, nie wiem, który to był konkretnie. Dobra, ten w takim wypadku. Więc tak, 400 wydaliśmy, dostaliśmy coś. I zobaczmy w ogóle, na jakim etapie oni są. No cóż, dobra, nie będę tego co ruszał. I ja mam 26 minutę, to powiem szczerze, że tym razem zakończę tak trochę szybciej. Bo tak, nie ma co przedłużać, lepiej te odcinki trzymać krótkie i fajne, takie przyjemne. W szczególności jak teraz jest taki moment, w którym trochę się będziemy obijać o ścianę przez to, że nasze postacie są słabawe względem tego, co jest wymagane, więc tak. Widzimy się po prostu za 2 dni, no i trzymajcie się. Hej, hej.